Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o sam mecz, to wiadomo, wracamy zadowoleni, uśmiechnięci, bo wywozimy 3 punkty. Ten mecz wygraliśmy, więc nie może być inaczej. Aczkolwiek zdajemy sprawę sobie, że ten mecz mógł się również potoczyć zupełnie inaczej, szczególnie w pierwszej połowie. Brakowało nam troszkę kontroli nad meczem. Dużo takich faz przejściowych, gdzieś na szybko analizując i to, co mam w głowie, patrząc na sytuacje, jakie my stworzyliśmy w pierwszej połowie, a jakie sytuacje stworzył Stomil, to Stomil na pewno miał dwie klasy równiejsze sytuacje, które mogły się zakończyć bramką, ale cieszę się bardzo, że oprócz tego, że ci młodzi chłopcy chcą grać w piłkę, chcą grać ofensywnie, to również nie zapominają o działaniach defensywnych i tymi działaniami też ten mecz wygraliśmy. Jeśli chodzi o drugą połowę, to bardzo zadowolony jestem, szczególnie z pierwszych 30 minut, gdzie właśnie w tych minutach zdobyliśmy bramkę. Podobało mi się to, w jaki sposób potrafiliśmy otworzyć grę od własnej bramki. Też mieliśmy kilka fragmentów, gdzie budowaliśmy na połowie przeciwnika i to był taki moment, gdzie poczuliśmy, że możemy wyjechać stąd z 3 punktami. Bramkę zdobywamy. Wiadomo, ostatnie 15 minut już trochę nerwowe. Drużyna Stomilu rzuciła wszystko na jedną szalę. Chciała dowieźć remisu. Troszkę się kotłowało, wiadomo, stałe fragmenty gry, no ale drugi raz super, że potrafiliśmy to wybronić. Powiem tak, może nie odniosę się od razu do samego spotkania, ale do ostatniego okresu, w którym się znajdowaliśmy. Z kilku względów szatnia już wie z jakich. Bardzo boli ten wynik, bo chcemy pracować systemowo, chcemy polepszać naszą grę, natomiast oczywiście będąc w klubie takim jak Stomil Olsztyn, istotne jest, żeby prócz wznoszenia tej gry na wyższy poziom, szedł za tym wynik, szedł za tym bramki zdobyte. Myślę, że w tym meczu, tak jak zresztą zapowiadałem wcześniej i tak jak mówiłem po meczu w Puławach, zrobiliśmy kolejny krok do przodu w kontekście realizacji zadań na boisku, w kontekście większego spokoju z piłką, w kontekście próby zdominowania przeciwnika. I szczególnie w pierwszej połowie byłem bardzo dumny z tego, jak funkcjonowaliśmy. Oczywiście brakowało nam tej bramki, tej kropki na D, natomiast było to coś, czego bardzo chcieliśmy i coś, co po prostu było powtarzalne. Za to dziękuję chłopakom i paradoks jest taki, że tak naprawdę od meczu, można powiedzieć, z Radunią, kiedy wystąpiło w nim 7 młodzieżowców. Przez mecz z Wisłą Puławy w odniesieniu do drugiej połowy i dzisiejsze spotkanie, jeżeli chodzi o jakość gry, to na pewno możemy być z niej po prostu dumni i z tego, jaki progres wykonaliśmy w kontekście pierwszego meczu ligowego do teraz. Natomiast, tak jak mówię, wynik jest kwestią pierwszorzędną, on się nie zgadza. Nie zgadza się w 3 ostatnich meczach, nie zgadzał się z Puławami, nie zgadza się dzisiaj i to jest trudne. To jest trudne po prostu mentalnie, no bo myślę, że każdy, kto na meczu był, widział, jaki przebieg tego spotkania w rzeczywistości się obrazował, jak się klarował. Dużo myśli, trudny moment, na pewno, natomiast też nie ze względu na tylko i wyłącznie sport. Bardzo dziękuję sztabowi za przygotowanie się do tego spotkania. Bardzo dziękuję zawodnikom za próbę realizacji zadań na boisku. Myślę, że można optymistycznie patrzeć na to, co będzie się działo w kolejnych meczach, jeżeli chodzi o Stomil Olsztyn. Czy są jakieś pytania do trenera? Ja mam, panie trenerze, Marecki, Stomil Olsztyn.pl. Możemy patrzeć optymistycznie, trener mówi, ale chyba tylko pod jednym warunkiem. Jak zaczniemy wykorzystywać te 100% sytuacje, które Stomil tworzy. I tak ostatnio podpisywaliście petycję do prezydenta Olsztyna o nowy stadion, a jest może jakaś petycja do zarządu o jakiegoś skutecznego napastnika? Z miłą chęcią się wszyscy pod nią podpiszemy. No, takiej petycji jeszcze nie widziałem. Jeżeli jest, to sztab szkoleniowy taką petycję chciałby wystosować. To nie jest tak, że jakby jest to takie zero-jedynkowe, natomiast jakby rozumiem twój punkt widzenia i jesteśmy na ty, więc mówię twój punkt widzenia i jakby w pełni się zgadzam z tym, że chcielibyśmy wykorzystywać tę sytuację, bo paradoksalnie
to, co najtrudniejsze, robiliśmy dzisiaj, uważam, bardzo poprawnie. Graliśmy z zespołem, który chciał nas presować, graliśmy z zespołem, który z racji też swojej budowy i struktury kadry jest zespołem, który na pewno będzie dążył do tego, żeby grać ofensywnie, natomiast dzisiaj Stomil grał ofensywnie. Prócz może paru momentów, to Stomil był zespołem ofensywnym, to Stomil był zespołem zdecydowanym, ale też należy to, co powiedziałeś, tę sytuację wykorzystywać. Nie zrobiliśmy tego, ciężko mi się do tego odnieść jakby w tym momencie, dlaczego to się stało, czy nie wiem, czy nie wygraliśmy pozycji w polu karnym, chociaż wygrywaliśmy te pozycje, czy za późno wychodziliśmy z pleców przeciwnika, czy strzały powinny być wykonywane w pierwsze tempo, w drugie tempo. Na gorąco ciężko to ocenić. To, co najtrudniejsze i takie rzeczy, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli kreowanie tych sytuacji, ja byłem spokojny o to, że to przyjdzie. No bo wiemy, jak pracujemy i pracujemy systemowo i tutaj mówię jeszcze raz ukłony dla mojego sztabu, całego zespołu. Jeżeli to będzie kontynuowane, to na pewno będziemy mieli z tego dużo radości. Natomiast jeżeli chodzi o transfery, my przekazujemy zawodników, którzy są w naszym kręgu zainteresowań, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy. Staramy się dobierać to w taki sposób, aby to były realne możliwości, realne gdzieś tam zasoby też finansowe. Kwestia tego, czy jesteśmy w stanie to robić i ciężko mi z tego miejsca jakby na to odpowiedzieć. No. A realnie na jakie pozycje trener by chciał jeszcze tutaj wzmocnić? Szukaliśmy, uważam, dziesiątki i tutaj jakby temat, jeżeli chodzi o naszego nowego zawodnika, można powiedzieć, że się zamknął. Ja wiem, że najłatwiej tutaj w tej sytuacji, w tym momencie obarczyć napastników tym, że nie zdobyli bramek, czy odnieść się do Tomka Bały, który jakbyśmy gdzieś tam w treningu pewnie częstotliwość tych sytuacji wygenerowali, to myślę, że trzy z tych sytuacji zamieniłyby się na bramki. Uważam, że ciężka praca i konkrety dałyby nam tutaj radość i wierzę w to. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję, no to mogę też otwarcie powiedzieć, że rozglądaliśmy się za środkowym obrońcą, ale to też ze względu na to, że wiadomo, że Bartek jest kontuzjowany, nie wiadomo jakby ile czasu to jeszcze będzie, to będzie trwało, a wzmocnienia tej pozycji przy trzyosobowym bloku, ale też w kontekście procesu treningowego uważam za niebywale istotne. Pięcioosobowym obronie, trzyosobowym w atakowaniu. Tylko, że w kontekście tych transferów, takich jak powiedziałeś last minute, to jest tak, że jeżeli ktoś czasami wpadnie i jest nieoczekiwany i jest na pozycję, można powiedzieć, która w teorii nie jest poszukiwana, ale jakby możliwości finansowe możemy tutaj wyciągnąć na tyle, że to będzie bardzo jakościowy piłkarz, no to też takiej drogi uważam, że nie powinniśmy sobie zamykać. A jak Sadowski też musiał się zmusić? Sadowski, mamy nadzieję, że to i prawdopodobnie tak jest, to tylko i wyłącznie skurcze. Sado grał wszystko praktycznie w pełnym wymiarze. Dzisiaj uważam, że intensywność naszej gry pomimo warunków pogodowych była naprawdę na ciekawym poziomie. Ilość wypchnięć przeciwnika z obrony niskiej do obrony wysokiej, intensywność w pressingu, praca trójki środkowych obrońców w pionie i w poziomie, czy wyskakiwanie wahadeł wyżej, to są rzeczy, które chcieliśmy wdrożyć. O tym też rozmawialiśmy w kontekście rzeczy związanych z obroną i troszeczkę boli to, że nie, jakby przeciwnik nie wykreował sytuacji po tym, że gdzieś nas wciągnął, bo robiliśmy to nieźle, tylko z sytuacji tak naprawdę sytuacji bramkowej, takiej, w której szybko został rzucony aut, ktoś się zdrzemnął, wyszedł za pleców, uderzył i to oczywiście też są bardzo ważne momenty, my też z nich korzystaliśmy w tym meczu, dwie takie sytuacje sobie stworzyliśmy, ale ich nie wykorzystaliśmy. A rywal je wykorzystał, wynik jest jaki jest pod kątem tabeli, pod kątem punktów, ale uważam, że dzisiaj każdy może, biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, dzisiaj każdy kibic Stomilu Olsztyn powinien być dumny z piłkarzy za to, co zaprezentowali na boisku i tak samo jak ja wkurzony, żeby nie użyć mocnych słów, na to, że wynik jest taki, a nie inny, bo gra się po to, żeby mecz wygrać, a to ma być sposób do tego, żeby go wygrać.
Ja mam jeszcze pytanie, że Michał Chopunik, TVP3 Olsztyn. Panie trenerze, tam w jednej z wypowiedzi będzie dobrze, jeżeli dalej będziemy tak pracować. To jeżeli mnie trochę zaintrygowało. Dalej jest pełne zaufanie do tego, co robicie ze strony zarządu, bo tak to jeżeli tam trochę stawia pewny znak zapytania. Są rzeczy, które w życiu są poza piłką nożną, a piłka nożna jest rzeczą najważniejszą z rzeczy nieważnych i tak to zostawię. Pamiętam, że Michał Bezpalec dostał urlop okolicznościowy z wykazu rolniczyska? Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Byłem parokrotnie w sytuacjach, w których takie momenty były inaczej definiowane w różnych szatniach i uważam, że tak jak powiedziałem przed chwilą, że są rzeczy ważniejsze od piłki nożnej, jeżeli chodzi o rzeczy związane z rodziną, to przeżywanie momentu narodzin swojego dziecka jest czymś bardzo istotnym, tym bardziej, że nie mógł być w trakcie ciąży ze swoją żoną i praktycznie to jechał na ten finalny moment. Bardzo cieszę się z tego, że zdążył, bardzo cieszę się z tego, że mógł to ze swoją rodziną przeżywać, bo takie rzeczy zdarzają się raz w życiu, a mecz zagra jeszcze nie jeden. Jasne, chciałem tylko potwierdzić, a Marcin Stromecki był na dzisiaj na trybunach. Marcin Stromecki niestety w przestrzeni tygodnia narzekał troszeczkę, znaczy nie narzekał, bo narzekał to złe słowo, zabrzmiało jakby nie chciał. Miał sytuację związaną z delikatnym urazem, dlatego Drabiszczak nie zszedł do zespołu rezerw, ponieważ też miał problem z mięsiem dwugłowym i musieliśmy reagować na to, co się wydarzy. Decyzja odnośnie tego, że nie znajdzie się w kadrze Stromek, padła dzisiaj rano, dlatego musieliśmy to zabezpieczyć, a zawsze uważam obecność wychowanka w kadrze to również plus, a z perspektywy dalszych działań naszych kadrowych myślę, że obecność Stromka dzisiaj w kadrze, ewentualnie pojawienie się na boisku i pogłębienie urazu byłoby dużo boleśniejsze w kontekście kolejnych meczów niż absencja w jednym z nich. To może chociaż Pietraszkiewicz albo Kondracki do zespołu rezerw, bo ten zespół też potrzebuje jakichś wzmocnień z pierwszego zespołu. Świetna kwestia, bardzo się cieszę, że ją poruszyłeś, natomiast to też wynika z mikrocyklu i powiem tak, jeżeli my przygotowujemy się do meczu, to musimy jakkolwiek odwzorować warunki meczowe, czyli musimy mieć 20 ludzi z pola w trakcie treningu. Jeżeli miałbym możliwości ku temu, żeby większość zawodników pojawiła się w meczu rezerw, to tak by było. Jeżeli mikrocykl ułożyłby się w taki sposób, że zespół drugi grałby po nas, no to też tak by było. Zawodnicy nie wychodziliby dzisiaj na trening wyrównawczy, tylko zrealizowaliby jednostkę treningową. Ja oddając Bora i oddając Jędzę, to i tak mieliśmy 19 ludzi w treningu i nasz nieoceniony trener przygotowania motorycznego symulował jednego z zawodników ŁKS-u. Więc pracowałem w rezerwach przez długi okres czasu. Zarówno w Widzewie, jak i w Piaście Gliwice wiem, jak jest to istotne. Jeżeli tylko mielibyśmy ku temu stworzone warunki, to gwarantuję, że ci zawodnicy by się tam pojawili i uważam, że jest to niebywale istotne, żeby takie elementy były częścią klubu i jego normalnym DNA funkcjonowania, ale trzeba na to spojrzeć szerzej, czyli nałożenie mikrocykli, ilość kadry naszego zespołu, ilość kadry drugiego zespołu, to są małe rzeczy, które z boku wydają się nieistotne, ale my musimy te decyzje w ten sposób właśnie podejmować. Przykład Drabiszczaka, jeżeli puścilibyśmy go do dwójki, tak jak mówię, jeszcze z jakimś tam delikatnym urazem, można powiedzieć, mięśnia dwugłowego, tu mieliśmy go cały czas pod kontrolą, idzie do dwójki, coś się dzieje, nie mamy Drabiszczaka, nie mamy Stromeckiego, jesteśmy jednego mniej w kadrze, już byliśmy w ostatnim meczu jednego mniej w Puławach, ze względu na mecz drugiego zespołu.